około 4,5 tysiąca krzewów, do tego drzewa, kasztanowce, lipy, buki, trawo ozdobne, pnącza i byliny. To tylko część nasadzeń, które pojawią się na terenie Parku Piotrowo. Na blisko 2 hektarach będzie miejsce do spokojnego relaksu i aktywnego wypoczynku. No, Piotrowie już zaczęło wyglądać z podziemi, że tak powiem. Mamy chodniki, mamy w tej chwili przygotowania do urządzeń takich zabawowych, mamy już nasadzenia, a więc początek grudnia wykonawca będzie chciał się z nami rozliczyć. Natomiast myślę, że taki prawdziwy efekt to będzie wczesna wiosna, kwiecień, może maj. Wtedy, jeżeli to wszystko dookoła się zazieleni. Przepiękny teren dookoła wielu mieszkańców, więc myślę, że będą z tego mogli korzystać. Na zlecenie miasta zadanie realizuje Roka Budownictwo ze Starogardu Gdańskiego. Termin realizacji parku mija w grudniu. W projekcie są m.in. alejki spacerowe, górka saneczkowa, elementy małej architektury, urządzenia zabawowe dla dzieci, wiaty, stoły, ławki czy leżaki miejskie. Koszt zadania to 2 200 000 zł, z czego 2 miliony pochodzą z dofinansowania rządowego w ramach programu Polski Ład.